Witam ponownie, Adrian Stankowski. To jest wieczorny program Telewizji Republika w Punkt. W studiu Telewizji Republika pan profesor Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich. Witam serdecznie pana profesora. Dzień dobry. Panie profesorze, no, okazja jest, powiedziałbym, tragiczna, ale okazja jest, żeby porozmawiać o prawach człowieka w czasie wojny, no, która jest tuż za naszą granicą. Odpukać, żeby nie dotarła, ta gorąca wojna do nas, ale no, wojna zmienia wiele paradygmatów postępowania. Są kraje, które przez całe dziesięciolecia no, muszą praktykować i praktykują demokrację, a jednocześnie tocząc wojnę, mam na myśli na przykład Izrael. Jak pan profesor postrzega ten problem praw obywatelskich w czasie wojny? 24 lutego tego roku rzeczywiście doszło do sytuacji, która wywołała wiele nowych wyzwań z punktu widzenia ochrony praw człowieka w Polsce. Mam na myśli przede wszystkim ogromny napływ ludzi, którzy uciekają przed wojną z Ukrainy. I to wygenerowało bardzo wiele problemów dla polskiego społeczeństwa, dla parlamentu, dla władzy wykonawczej, do rządu. Ja jako rzecznik praw obywatelskich od samego początku zarówno bacznie przyglądałem się reakcji społeczeństwa, reakcji organów władzy publicznej, co do której mam bardzo, bardzo wysoką ocenę, jeśli chodzi o sposób właśnie tego, jak potraktowano od strony zarówno prawnej, jak i faktycznej tę sytuację, jak też również ja, moi współpracownicy staraliśmy się pomóc w taki sposób, jaki byliśmy w stanie. No niewątpliwie zarówno Europa, jak i nasz kraj znalazł się w nowej sytuacji i idzie nam z tą sytuacją się zmierzyć. Natomiast no, muszę podkreślić, że z punktu widzenia ochrony wolności i praw człowieka, jak najbardziej bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo publiczne to są przesłanki, które upoważniają władzę do ograniczenia tychże wolności i praw. Natomiast podkreślam, że z prawnego punktu widzenia w Polsce nie ma ani stanu wojennego, ani stanu wyjątkowego, a więc ograniczanie wolności i praw człowieka powinno się odbywać według normalnych zasad. I tylko też staram się to obserwować. To jest sytuacja, która chciałoby się, żeby no, wzmagała odpowiedzialność wszystkich, no, zwłaszcza osób publicznych. Tymczasem tak się nie dzieje niestety. No, w trakcie tego szturmu polskiej granicy od strony Białorusi mieliśmy na przykład szereg redakcji, które prowadziły całą kampanię jeden do jednego stającą po stronie Aleksandra Łukaszenki i Władimira Putina. Jak w tym kontekście rozumieć wolność słowa? Ja jako rzecznik praw obywatelskich mam obowiązek przyglądać się temu, w jaki sposób traktowani są ludzie, którzy podlegają jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej. Polska jest związana wieloma aktami prawa międzynarodowego, prawa unijnego, które regulują to, w jaki sposób należy traktować ludzi, którzy znaleźli się na terytorium naszego kraju, również nielegalnie, w sposób niezgodny z prawem. I moim zadaniem, moim obowiązkiem było sygnalizować w odpowiednich formach, w formach właściwych Rzecznikowi Praw Obywatelskich, te standardy i pokazywać, jak prawo międzynarodowe, prawo Unii Europejskiej, co nakazuje w takiej sytuacji. I to był mój obowiązek. Również występowałem w sprawie wolności mediów i dostępu dziennikarzy, bo przypomnijmy, w czasie stanu wyjątkowego dziennikarze nie mieli możliwości relacjonowania wydarzeń, które miały miejsce na terenach objętych stanem wyjątkowym. W związku z tym relacjonowali wydarzenia, które nie nastąpiły. Na przykład taka opowieść była o jakimś Irakijczyku, który 6 dni pływał w Bugu o temperaturze 0 stopni. No, to była po prostu działalność no, dywersyjna wobec polskiego państwa. Gdzie tu jest granica wolności słowa?
Ja uważam, że gdyby wprowadzono taki system, jaki był też w innych krajach, czyli system umożliwiający dziennikarzom dostęp do tych terytoriów na podstawie przepustki, to wówczas być może można było uniknąć tego typu przypadków. Przypadków podawania informacji nie do końca sprawdzonych i niekoniecznie zweryfikowanych. No to mówimy o fake newsie kompletnym. No, to jest po prostu kłamstwo, kolportowanie kłamstwa w czasie zagrożenia dla suwerenności Polski. Więc uważam, że brak dostępu dziennikarzy do tych terytoriów był nadmiernym ograniczeniem wolności wypowiedzi. Ja chciałbym zwrócić uwagę, no, stany nadzwyczajne również wprowadzono w takich krajach jak Litwa czy Łotwa, które też zmagały się z tym kryzysem. I tam dziennikarze mogli skorzystać z przepustek relacjonować te wiadomości. No, zwróćmy uwagę, również na terenach objętych działaniami wojennymi mamy korespondentów wojennych, którzy przekazują światu te informacje. Ja chciałem zwrócić uwagę na to, że oczywiście obowiązkiem państwa jest ochrona bezpieczeństwa, ochrona granic i nikt tego nie kwestionuje. Natomiast w pewnych sytuacjach te względy konieczności ochrony bezpieczeństwa państwa, ochrony granic mogły być lepiej wyważone z ochroną wolności i praw człowieka. I ja starałem się to sygnalizować. Ale z dostępem do tej strefy nadgranicznej nie miała chyba kłopotu pana zastępczyni, pani dr Hanna Machińska, która 13 stycznia, żeby być precyzyjnym, powiedziała tak, mieszkańcy mówią, że liczbę ofiar poznamy dopiero na wiosnę. No i co się okazało? Jakieś ludobójstwo tam w tych lasach nadgranicznych się wykryło? Są jakieś dowody na to, że jacyś ludzie tam umarli? Tego typu informacji ja nie mam, natomiast to, z czym tam był problem rzeczywiście, który niedawno zresztą został potwierdzony przez sąd, to była procedura zawracania na granicę bez uprzedniego przeprowadzenia indywidualnego postępowania. Mówiłem na wstępie o standardach międzynarodowych, które wiążą Polskę. Jednym z takich standardów jest tak zwany zakaz zbiorowego wydalania cudzoziemców. On polega na tym, mówiąc najkrócej, że osoba, która przekroczyła granicę, również w sposób niezgodny z prawem, ona może być deportowana, ona może być wydalona z kraju, natomiast w każdym przypadku powinno się przeprowadzić procedurę dotyczącą statusu tej osoby, wysłuchać tę osobę, ustalić, czy ona zgłasza wniosek o status uchodźcy, czy o inną formę ochrony międzynarodowej. I z tego powodu, kierując się standardem międzynarodowym, orzecznictwem trybunałów międzynarodowych, ja podnosiłem, że ta procedura uproszczonego zawracania na granicę, zwana pushbackiem, której nie poprzedza indywidualne ustalenie okoliczności, w jakiej znajduje się dany człowiek, ta procedura była niezgodna z prawem i niedawno potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, który wydał orzeczenia dotyczące tej kwestii. A więc ja podkreślam, władza publiczna ma możliwość reagowania na ten kryzys, z którym mamy do czynienia. Natomiast obowiązkiem Rzecznika Praw Obywatelskich jest sygnalizowanie standardów. Standardów, z jakimi Polska się wiązała, ratyfikując międzynarodowe konwencje, przystępując do Unii Europejskiej. I to było i jest moim obowiązkiem, żeby to podkreślać. No dobrze. Inny problem. Szefowa agencji, znaczy Amnesty International w Rosji, pani Kalamard, wzywa Ukrainę, by nie strzelała do nowo zmobilizowanych wojsk rosyjskich, ponieważ zabijanie nieprzeszkolonych bojowników byłoby bardzo niesprawiedliwe, proszę sobie wyobrazić. To znaczy, ci, którzy tam najeżdżają Ukrainę, to są sprawiedliwi. Podaję przykład działalności bardzo zasłużonej w końcu kiedyś w przeszłości organizacji, no, która chyba z tymi prawami człowieka jest jakoś chyba na bakier, jak pan to uważa?
Jako rzecznikowi praw obywatelskich trudno mi się wypowiadać w tej kwestii, ponieważ ona się nie mieści w zakresie moich zadań i kompetencji. Wiem, że Amnesty International jednak przyznało się do pewnych błędów w komunikacji, gdy chodzi o działalność tej organizacji. Zadaniem tej organizacji jest monitorowanie stanu przestrzegania wolności i praw człowieka również w czasie konfliktów zbrojnych, w czasie wojen, i na podstawie swoich obserwacji przedstawiła stosowny raport, ale jako rzecznikowi trudno mi się o tym wypowiadać, ponieważ nie leży to w moich kompetencjach. To nie jest sprawa związana z kwestiami podlegającymi jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej. To może to leży w pana kompetencjach, ta sprawa, bo dziennikarz pan Michał Dukiel skierował zapytanie do służb prawnych Unii Europejskiej, dokładnie Komisji Europejskiej, i zapytał o akt prawny, na podstawie którego Komisja Europejska potrąca kary nałożone tymi tam zabezpieczającymi środkami przez Trybunał Sprawiedliwości jednoosobowo Unii Europejskiej. Usłyszał i nie wypłaca Polsce KPO. Ja tu mam to pismo, odpowiedź służb prawnych. Nie ma takiej podstawy prawnej, krótko mówiąc. Może tu widzi pan pole do swojej interwencji, bo skoro nie ma takiej podstawy prawnej, no to komisja działa bezprawnie i zatem może trzeba interweniować w obronie obywateli polskich. Gdy chodzi o KPO, to chciałbym tu podkreślić, jest to problem natury politycznej, problem z zakresu polityki zagranicznej. Więc chciałbym uniknąć deklaracji pod tym względem i w tej kwestii. Natomiast... A ty też nie bardzo, panie profesorze, bo tam jest jasna procedura określona przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, procedura warunkowości, która wobec Polski nie została zastosowana. Nie została zastosowana. A pieniędzy jak nie było, tak nie ma. Natomiast gdy chodzi o kary, no to sankcje za niewykonanie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej są przewidziane przez prawo Unii Europejskiej, i to, czy te sankcje są zasadne, czy są niezasadne, to jest też rozstrzygnięcie należące do tych organów. Natomiast no, gdy chodzi o kary za niewykonanie, to takie podstawa prawna do stosowania takich kar istnieje. Ja przypomnę, że ta podstawa prawna, ona jest zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny, nawet jest wyznaczona rozprawa w tej chwili na październik. Komisja Europejska ma również takie komornicze uprawnienia? Tak. Znaczy każdy organ władzy sądowniczej, który funkcjonuje na poziomie kraju czy wspólnoty międzynarodowej, dysponuje określonymi instrumentami pozwalającymi na wyegzekwowanie orzeczeń. Tak jak w Polsce prawomocny wyrok sądu powinien być wykonany, istnieją instrumenty pozwalające na wykonanie wyroku, tak również na poziomie wspólnot międzynarodowych takie instrumenty się tworzy. One są różne, prawda, bo nie da się wobec państwa postępować tak jak na przykład w postępowaniu cywilnym czy administracyjnym. Natomiast wstępując do określonej wspólnoty, do Unii Europejskiej czy do Rady Europy, akceptując to, że o pewnych kwestiach będą rozstrzygały organy sądowe, takie jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy Europejski Trybunał Praw Człowieka, Polska zobowiązała się do respektowania orzecznictwa tychże trybunałów i akceptuje mechanizm również pozwalający na pewne formy presji wywieranej przez te wspólnoty wobec państwa na to, aby te orzeczenia wykonać. Tak, na takiej zasadzie działają organizacje międzynarodowe, takie jak Unia Europejska czy Rada Europy. To jest rzeczywiście problem polityczny. Ja musiał wrócić do tego momentu wybuchu wojny 24 lutego, bo mam wrażenie, że no, w powszechnym odczuciu pewne słowa, które kojarzyliśmy właśnie z prawami, zaczęliśmy traktować dużo poważniej. Pewien słownik się również odświeżył. Na przykład wiemy, kto jest uchodźcą. Rzeczywiście, kto jest uchodźcą. Jak pan profesor patrzy na ten problem? Bo wiele by było w takim, zwłaszcza lewicowym dyskursie, słowa o prawach, no, które są bardzo wątpliwe, krótko mówiąc, zwłaszcza w poważnej sytuacji. No, bez wątpienia
Każdy człowiek, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest objęty wolnościami i prawami wynikającymi z polskiej konstytucji i z aktów, które w Polsce obowiązują. I to, co do tego, nie ma wyjątku. Ja chciałbym to silnie podkreślić. Gdy chodzi o pojęcie, jakim jest uchodźca, to pojęcie ma pewne swoje konotacje, prawda? Ono ma pewne swoje znaczenie, definicje. Natomiast to, co ja podkreślam, jest większość wolności i praw, które są przewidziane w Konstytucji, w tych przepisach, które je przewidują, jest mowa każdy, że przysługuje każdemu. Każdemu przysługuje prawo do życia, prawo do ochrony zdrowia, prawo do ochrony godności, prawo do prywatności, między innymi. I słowo każdy należy rozumieć w taki sposób, że chodzi o wszystkich ludzi podlegających jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej. A w tym katalogu, ludzi, przebywają w Rzeczypospolitej Polskiej. W tym katalogu praw i wolności, prawo do suwerennego, posiada suwerennego państwa, gdzie się sytuuje? Oczywiście, że tak. No, Ale suwerenności na górze czy na dole? Nie, no, jest to prawo każdego człowieka. Tak jak chronione, tak jak podstawą wszystkich wolności i praw jest godność człowieka, tak samo jednym z elementów fundamentalnych ustroju Polski jest suwerenność. Obowiązkiem państwa jest ochrona tej suwerenności, ochrona granic, ochrona bezpieczeństwa państwa. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości i to też chciałem podkreślić. Natomiast w ramach suwerennego państwa chronimy również wolności i prawa człowieka, bo również to, w jaki sposób chronimy wolności i prawa człowieka, świadczy o bo państwo służy temu, żebyśmy my byli wolni, my obywatele. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Gościem programu W Punkt był pan profesor Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich. Kłaniam się, panie profesorze. Państwu dziękuję, dziękuję za uwagę. Zostańcie państwo z nami. To był program W Punkt, ale jeszcze dużo atrakcji dzisiejszego wieczora przed nami.